Wydawanie Sztuczki Magiczne. Serdecznie na ręce Państwa zapraszam. Pana Tomasza Brzezińskiego, który już prezentuje się w tym namiocie tutaj po prawej mojej stronie. Dalej mamy też stoisko z watą i różnymi innymi niespodziankami grillowymi. Zapraszam serdecznie do skorzystania z tej możliwości. Dominika, Kleczarek Patrycja, ze Szkoły Podstawowej nr 3, Adamczyk Oliwia, Kujawa Marianna, Wasielewska Maria, ze Szkoły Podstawowej nr 4, Polecki Kacper, Wróblewska Oliwia, ze Szkoły Podstawowej nr 5, Jadczak Jakub, Konyś Anna, Szypulska Zuzanna. Z gimnazjum nr 1 Błaszczyk Nina, Budner Miłosz, Grochowska Laura, Meyer Marcin, Nowowiejski Dawid. Z gimnazjum nr 2 Kiś Bartosz, Łuczek Karolina. Z gimnazjum nr 3 Jarmusz Maria, Kawka Karolina, Kujawa Barbara i Lipiński Bartosz. Zapraszam serdecznie te osoby, aby były gotowe. Już za chwilę nastąpi wręczenie nagród przez pana burmistrza miasta Koła. Uroczyste wręczenie nagród przez pana burmistrza miasta Koła Stanisława Mediaszka dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w nauce oraz w sporcie. Zapraszam i bardzo proszę o wręczenie pana burmistrza nagrody dla Antkiewicz Julii, Szkoła Podstawowa nr 1. Barańczyk Natalia. Wyszukuje się Kodosz Szymon. I zapraszam Kodosz Weronikę. Bardzo proszę Głębiowską Gabrielę.
Szymon, za którym za chwilę staje Graczyk Jakub. I bardzo proszę Grabowicza Pawła. Proszona jest również Jabłońska Martyna. Jak również Janicka Maja. Po odebranie nagrody proszony jest również Kwiatkowski Jakub oraz Matusia Magdalena. Są to uczniowie, proszę Państwa, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole. Bardzo proszę o odebranie nagrody Matysiak Joannę oraz Płudowską Michalinę. Również proszony jest o odebranie nagrody Rogowski Jacek oraz Sołtysiak Alicja. I bardzo proszę Jana Szczesiaka. Kończymy Szkołę Podstawową nr 1. Zapraszam Szkołę Podstawową nr 2. Budzianowska Marika. Bardzo proszę, Budzianowska Marika. I zapraszam również Frączak Sylwię. Jak i również Klepczarek Dominikę oraz Klepczarek Patrycję. Powtórzę jeszcze raz osoby ze szkoły nr 2. Frączak Sylwia, Klepczarek Dominika i Klepczarek Patrycja. I przygotowuje się szkoła podstawowa nr 3. Bardzo proszę o przygotowanie się osób. Adamczyk Oliwie, Kujawę Mariannę i Wasielewską Marię. Szkoła podstawowa nr 3. Adamczyk Oliwia. Numer 4. Poleski Kacper. I bardzo proszę o przygotowanie się Oliwię Grublewską. Oliwia Grublewska. Szkoła podstawowa numer 5. Którą reprezentuje Jabczak Jakub, Komyś Anna i Szczepińska Zuzanna. Mamy za sobą Szkoły Podstawowe, a teraz czas na
gimnazjum. Serdecznie zapraszam gimnazjum numer 1. Błaszczyk Nina. Bubner Miłosz. Szykuje się również Grochowska Laura. I Meyer Marcin. Brawa jak najbardziej wskazane. Wręcz pożądane. Jest za co, proszę Państwa. I Nowowiński Dawid zamyka stawkę gimnazjalistów numer 1. Gimnazjum numer 2 reprezentowane jest przez Bartosza Klisia. Zapraszam. Oraz Karolinę Luczak. Mam to te zdjęcie, nie? Zapraszam serdecznie Marię Jarmusz, Karolinę Kawkę, Barbarę Kujawę i Bartosza Lipińskiego. Szanowni Państwo, zakończyliśmy wręczanie, w tym momencie kończy się wręczanie nagród gimnazjalistów. Ja proszę bardzo serdecznie wszystkich Państwa o wielkie, gorące brawa. Witam serdecznie tutaj zebranych, witam dzieci, no bo to jest dzisiaj święto, witam naszą kochaną młodzież. Witam rodziców, witam kadrę nauczycielską. Kochani, jest to nasze takie pierwsze spotkanie. Rozpoczynamy corocznie taki cykl spotkań z okazji zakończenia roku szkolnego. Jest to dla mnie taka podniosła chwila, że mogę się z Państwem tutaj spotkać przed tym urzędem i Państwu pogratulować, że mamy takie dzieci, mamy taką wspaniałą młodzież. No i życzę Państwu na przyjemnych wakacji, no wszystkiego najlepszego. I śmiechu, żebyśmy się mogli za rok o tej porze spotkać. Wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję. Uczniów Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Triathlon. Zapraszam serdecznie do odebrania nagrody Pauliny Bohater, Dominika Dańkowskiego, Martę Zygmunt, Martynę Tyl, Wiktorię Lenartowicz, Jakuba Szymczaka i Joannę Chmielik. Bardzo proszę do pana burmistrza. Proszę Państwa, są to nagrody za osiągnięcia sportowe w klubie triathlonowym MLUX pod dyrekcją pana Tomasza Breta. Dobry i właściwy moment, abyśmy poznali sponsorów dzisiejszej uroczystości, dzisiejszych nagród. A są nimi pan Leszek Galęba, Zakład Gastronomiczny Capri Piotr Gołębiowski, Transkol Paliwa Spółka Zenon Sobczak, pan Piotr Walkowiak, Sokołów S.A. Oddział w Kole, Woodmeiser, pan Robert Gajda, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Pizzeria K2, Stowarzyszenie Polscy Patrioci, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Centrum Medyczne Bartosz Goździkowski, Autokomis Łukasz Krawczyk, Biomax Anna Krawczyk, Termy Uniejów, Kręgielnia przy Termach Uniejów, Komeser Aleksandra Marek,
sklep mięsny Magdalenka. Czas na dobrą zabawę. Mam tutaj dla Państwa, właściwie do Was się zwracam, droga młodzieży, szereg nagród do rozdania. Jesteście gotowi do zabawy? Dziękuję bardzo. Teraz mamy poziom 4-6. Jeden, trzy, schodzimy. 4-6 teraz mamy. Leszka Galębę, który jest sponsorem nagrody głównej, to jest roweru wartości 1000 zł. Panie Leszko, serdecznie zapraszam. Losujemy. Sylwia Frontczak. Sylwia Frontczak. Piąta A, szkoła podstawowa, 2. Czy jest Sylwia Frontczak? Czekamy na Sylwię Frontczak. 10 sekund, jeśli się nie zgłosi, nagroda przechodzi dalej. Żartowałem. Gratulujemy, Sylwio. Jest mi niezmiernie miło wręczyć tą nagrodę. Wiem, że jesteście w tym koszyku wszyscy najlepsi z najlepszych i powiem jeszcze słowami najwybitniejszego Polaka. Wymagajmy od siebie, choćby nikt od nas nie wymagał. I życzę spokojnych, szczęśliwych wakacji i ta nagroda przeznaczona jest na rower, także sportowego wypoczynku. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Dziękuję, panie Leszku. Dziękujemy serdecznie. Brawa dla zwycięzcy. Dziękujemy serdecznie. A teraz nastąpi losowanie zegarka i tabletu. Zapraszam serdecznie pana burmistrza Stanisława Maciaszka o dokonanie tegoż właśnie losowania. Proszę o muzykę. Losujemy tablet. Szanowni Państwo, Chojecka Ola. Chojecka Ola. Szkoła podstawowa numer 1, klasa 2. D czy A? D, 2D. Chojecka Ola, zapraszam serdecznie. Brawa dla Oli. Za chwilę mamy zegarek. Sponsorem tabletu jest pani Aleksandra Marek. Serdecznie dziękujemy. Gratulujemy, Olu. Brawa dla Oli. A teraz losujemy zegarek. Sponsorem zegarka jest firma Woodmeister. Szanowni Państwo, Weronika Kupińska, szkoła podstawowa numer 3, klasa 5. Weronika Kupińska, szkoła podstawowa numer 3, klasa 5. Piękny zegarek z logo Woodmeistera. Nie ma. A kto odbierze tą nagrodę? O, jest mama. O, jest mama! Thank you.
czas na losowanie nagrody książkowej. Serdecznie zapraszamy. Sponsorem jest pan Piotr Gołębski. Firma Czajnik. Wiktoria Ulińska. Wiktoria Ulińska z gimnazjum. Dziękujemy. Prosimy o... Losujemy drugą książkę. Mamy ponad 20 książek do rozlosowania, także proszę Państwa. Losujemy drugą książkę. Czyli pani Maria Piasecka. Tarczewski, szkoła podstawowa numer 2, druga B. Oliver Tarczewski. Zapraszamy. Prosimy Dominika Kinga Poleska, gimnazjum numer 2, klasa 3 EA. Dominika Kinga Poleska. Zapraszamy. Grzegorz Brodziński, gimnazjum numer 1, klasa 3 C. Grzegorz Brodziński. Prosimy pani Ania Stasiak, szkoła podstawowa numer 3, druga B. Ania Stasiak, prosimy. Grzegorz Brodziński z gimnazjum nr 1, 3 C. Proszę. Zapraszamy Patrycja Magdalena Junker, gimnazjum nr 1, klasa 1 C.